W tym filmie porozmawiamy sobie o tym, co to są odsetki. To jest taki bardzo ważny, życiowy temat. Za każdym razem, kiedy pożyczamy jakieś pieniądze, kupujemy coś na raty, czy wpłacamy pieniądze na lokatę do banku, mamy do czynienia z odsetkami. Dlatego warto wiedzieć, co to jest, i myślę, że większość z Was wie. No tak, najogólniej, co to są odsetki? No to jest jakaś taka opłata, jakaś dodatkowa kwota, którą się nalicza w zamian za używanie pożyczonych pieniędzy. Na ogół jest tak, że jak pożyczamy, to musimy oddać więcej. I ta dodatkowa opłata, jaką się nam nalicza za pożyczenie pewnego kapitału to są odsetki. No żeby to jeszcze lepiej pokazać, to może zróbmy sobie przykład. Powiedzmy, że ty pożyczasz mi 100 zł, czyli ty masz 100 zł i pożyczasz te 100 zł mnie. Ja trzymam te pieniądze, i to jest teraz. Za rok ja ci te pieniądze oddam. Czyli mija rok, ja przez rok używam tych 100 zł, nie wiem, inwestuję, coś tam robię, no i za rok ja ci oddaję te pieniądze. Czyli mam przez rok te 100 zł i później za rok ci oddam. No a jeżeli oddam ci z powrotem 100 zł, no to przez ten rok ty, ty nie masz tych 100 zł. Mija rok, ja ci oddaję i wychodzisz na zero. Więc na ogół jest tak że jak się pożycza pieniądze, to ten, który pożycza, mówi, że dobrze, ja ci pożyczę pieniądze na rok, ale pod warunkiem, że za rok, ty mi za to, że ja ci pożyczyłem ten pieniądze na ten, na ten rok, ty mi zapłacisz 10 zł dodatkowo. Czyli będziesz mi musiał oddać 110 zł. Czyli oddasz mi te 100 zł, plus jeszcze 10 zł takiej dodatkowej opłaty za to, że ja ci te pieniądze pożyczyłem. No, i właśnie to są te odsetki. To dodatkowe 10 zł. Na ogół tę kwotę, tę pierwotną kwotę, to się nazywa, że to jest kapitał. To jest to, co ja pożyczyłem. I do tego kapitału dolicza się odsetki. No i tyle muszę oddać. Kapitał plus odsetki. No i najczęściej wylicza się to, ile tego, ile tych odsetek trzeba oddać. Podając stopę procentową, mówiąc jaka jest, jaką część tej, tej kwoty, tego kapitału stanowią te odsetki. No i w tym konkretnym przypadku, który tutaj mamy, no to ja mam 10 zł odsetek. No jak to podzielę przez kwotę tego kapitału, który pożyczyłem, co było 100 zł, no to mi wyjdzie, że, że to jest 10 przez 100 to jest 1 dziesiąta, 1 dziesiąta to jest 10%. Czyli w tym wypadku te odsetki wyniosły 10% tej pierwotnej kwoty, tego kapitału, które pożyczyłem. No i to się na ogół tak podaje, że pożyczę ci pieniądze na rok na 10%. Czyli na przykład jak pożyczam 100 zł, to muszę oddać 110. No gdybym pożyczył na przykład 1000 zł... To po roku musiałbym oddać 1000 zł plus 10% razy 1000 zł. Czyli 10% z 1000 zł. Czyli to będzie 1000 zł. No dodać 10% z 1000 to jest 100 zł. Czyli tym razem tych odsetek będę miał 100 zł do zapłacenia. Pożyczyłem 10 razy więcej, dlatego 10 razy więcej odsetek muszę zapłacić i muszę zapłacić. 1100 zł, oddając ten dług po roku. No dobrze, no to to był taki najprostszy przykład. No a teraz zajmiemy się bardziej skomplikowaną sytuacją, mianowicie wtedy, kiedy pożyczamy na dłuższy okres czasu. No i tutaj chciałbym pokazać Ci różnicę pomiędzy odsetkami prostymi a odsetkami składanymi. Czyli powiedzmy, że mamy taki przykład. Powiedzmy, że pożyczam na 10%, czyli że odsetki będą stanowiły 10%, tak jak do tej pory w tym moim przykładzie było. 10% kwoty tego kapitału, które pożyczam na rok. Czyli 10% na rok. No i pożyczam, tak jak było, ten mój kapitał będzie wynosił 100 zł. Tylko, że nie oddam tego po roku, tylko oddam po 10 latach. No to teraz pytanie. Ile jestem winien? Ile jestem winien po 10 latach? No i teraz pokażę dwie metody, jak można to obliczyć. Pokażę, na czym polegają odsetki proste i na czym polegają odsetki składane. Zacznę od tych prostych, no bo jak sama nazwa wskazuje, są prostsze. Czyli tak. 0 to jest rok 0, to jest chwila początkowa. Mam 100 zł. Gdybym od razu oddał, no to bez żadnych odsetek. Po prostu oddałbym 100 zł. Po roku jestem winien, ile? No tak jak w poprzednim przykładzie, po roku muszę doliczyć 10% odsetek do tej kwoty, którą pożyczyłem. No i tak jak pokazywałem w tym przykładzie, mam do, do zapłaty 110 zł po roku. No a ile będzie po dwóch latach? No i teraz stosując. Tę metodę, którą się używa przy obliczaniu odsetek prostych, no to robi się tak, że dolicza się dwa razy 10% do, do tej początkowej kwoty kapitału, czyli jeszcze raz 10%, czyli będzie 120 zł. Czyli proporcjonalnie do tego czasu, który upłynął, doliczamy odpowiednio te odsetki, czyli po roku będzie 10%, po dwóch latach będzie 20%, po trzech latach znowu do tej. Do tej kwoty kapitału tej pierwotnej doliczę odsetki, ale tym razem już 3 razy te 10% muszę doliczyć. Czyli tutaj będę miał 130 zł. I tak dalej. Czyli widać, że po 10 latach doliczę te 10% 10 razy. 10 razy 10% będzie 100%, czyli po 10 latach będę miał do oddania 200 zł. No i to są te odsetki proste. Ta kwota, którą muszę oddać, się składa z tej kwoty kapitału i tych odsetek, czyli to jest ten kapitał, to co tutaj było na zielono, no a to są odsetki. Tak na żółto. No i tak jak mówiłem, to jest sposób obliczania to się nazywa odsetki proste. Dobrze. No a teraz zajmiemy się odsetkami składanymi. To się oblicza trochę inaczej. Czyli tak, w roku 0, czyli natychmiast w tym momencie, kiedy pożyczyłem, no to gdybym oddał od razu, po prostu wziął i oddał od razu, no to nie płacę żadnych odsetek. Jestem winien 100 zł. Po roku jestem winien 110 zł, no bo muszę doliczyć 10% odsetek do tej kwoty, którą pożyczyłem. Teraz po dwóch latach, i tu się zaczyna różnica. Po dwóch latach ja obliczam to, ile jestem winien, w ten sposób, że ta kwota, która była w poprzednim roku, staje się jak gdyby kapitałem, który ja pożyczyłem. Czyli teraz doliczam odsetki do tej kwoty, którą był winien rok wcześniej, czyli do tych 110 zł. Czyli teraz do tej kwoty doliczam 10%. Czyli biorę 110 zł dodać 10% z tych 110 zł. Co w wyniku mi da 110 zł? Dodać no 10% ze 110 zł to będzie 11 zł. Czyli dodaje mi w sumie 121 zł. Czyli tutaj mam 121 zł do zapłacenia, a nie 120 tak jak było tutaj. Można też na to trochę inaczej popatrzeć, że ja biorę te 100 zł i na czym polega doliczenie 10%? Doliczenie 10% to jest pomnożenie przez 1,1 dziesiąta. Bo mogę po prostu to patrzeć w ten sposób, że mam 100 zł dodać 0,1 razy 100 zł, bo to jest właśnie 10%. No to jak wyciągnę 100 zł przed nawias, to dostaję coś takiego. No a po dwóch latach ja muszę te 100 zł... Pomnożone przez 1 dziesiątą, jeszcze raz pomnożyć przez 1 dziesiątą. To się dzieje właśnie dokładnie w tym miejscu tutaj. Czyli po dwóch latach ja mam te 100 zł pomnożone przez 1,1 dziesiątą do kwadratu. No to ile będzie po trzech latach? No po trzech latach ja znowu do tej kwoty, do tych 121 zł, muszę znowu doliczyć 10%. Czyli tak jakby muszę pomnożyć moje 100 zł. Jeszcze raz przez 1,1 dziesiątą, czyli przez 1,1 do trzeciej muszę to pomnożyć. No to ile to będzie? No trzeba by było policzyć. No, najlepiej by było na kalkulatorze. No ale widać, że po 10 latach, i to sobie zaraz policzymy, ja będę miał 100 zł do oddania razy 1,1 dziesiąta do potęgi dziesiątej. No i to sobie obliczymy na kalkulatorze, właśnie. Mamy kalkulator, no i teraz chcę liczyć, ile jest 100 razy 1,1 do potęgi dziesiątej. To wychodzi 259 zł i jeszcze jakieś tam grosze, to zajmijmy się tylko tymi pełnymi złotówkami, czyli będę musiał zapłacić w przybliżeniu 259 złotych. 259 złotych. Tyle mam do oddania. Po 10 latach widać, że jest to dużo więcej niż to, co miałem do oddania w przypadku odsetek prostych. No i ten sposób obliczania odsetek to się nazywa odsetki składane. To są odsetki składane i to jest ten częściej spotykany sposób obliczania odsetek. Widzimy, że na początku ta różnica jest niewielka. Tu mamy 120, tu mamy 121 po dwóch latach, ale po 10 latach ta różnica już jest całkiem duża. Na no, następnym filmie pokażę jeszcze więcej przykładów.